Najnowsze dane o zakażeniach koronawirusem pozwalają budować umiarkowany optymizm dotyczący zbliżającego się upragnionego końca trwającej od dwóch lat epidemii. Spadająca tydzień do tygodnia liczba zakażeń jest jeszcze dość wysoka, ale zmęczony personel medyczny i mocno nadwyrężony system opieki zdrowotnej Jakimś cudem, a może po prostu nadludzkim wysiłkiem przetrwały największe pandemiczne wyzwania. Ostatnie dwa lata obfitowały również w niezwykle dynamicznie zmieniające się decyzje dotyczące zdalnej lub hybrydowej edukacji. Najnowsza wiadomość jest taka, że resort edukacji wycofał się z decyzji o zdalnej nauce w polskich szkołach, która miała trwać do końca lutego. Dzisiaj minister Czarnek ogłosił, że uczniowie od piątej klasy szkoły podstawowej wzwyż Wracają do normalnej nauki od 21 lutego. Od 15 lutego, skróceniu do 7 dni ulega okres izolacji zakażonych, poinformował również dzisiaj minister zdrowia Adam Niedzielski. Kwarantanna dla współdomowników osób zakażonych zostaje skrócona do okresu trwania izolacji samego zakażonego. Kolejna nowość to likwidacja kwarantanny dla osób wskazanych w wywiadzie epidemiologicznym.